Witamy w czwartym parcie gry Battle Realms. Teraz w tym momencie gramy klanem węża. Kurczę, dałem dupy trochę, bo wstawiłem teraz trzeci part gry Battle Realms i znowu zapomniałem o tym, kurde, że to jest rozdzielczość 1024 i znowu nie widać budynków. No nie wiem, może znowu nie popełnię tego błędu, nie zapomnę o tym. Tu już wziąłem rozmiar armii, duży jak to jest. Porozmawiamy teraz o klanie węża. Klan Węża jest bardzo klanem, który nie potrzebuje zbytnio bardzo dużo zasobów na rozwój budynków. Oni po prostu bardzo łatwo wszystko mogą z byle czego budować nawet już trzecie budynek. Weźmiemy sobie, tu postawimy sobie wieżę, to jest klanu Węża. I porozmawiamy zaraz o jednostkach, którzy są ogólnie w tym klanie. To, muszkieter, który jest wydobywany normalnie z chłopka. Strzelectwo, bardzo dobre. Nie nadaje się na wieżę, nadaje się, ale to na bardzo walki w zwarciu wojowników. Czyli na samuraja jest bardzo, to bardzo skuteczny, nawet na wieży, ale nawet i bez. Można jemu dowalić lunetę, chyba w świątyni jakieś, już nie pamiętam jak to było. I który, ale tylko że ta luneta będzie zatrzymywać jego, po prostu nie będzie mógł się z nią poruszać, ale jakby dostali wszyscy, to po prostu wyrasta po prostu siła rażenia o 20-30%. I wtedy jest naprawdę bardzo skuteczny. Wiadomo jak to jest strzelec, nie potrafi się bronić. Wali tam, próbuje bronić się przynajmniej muszkietem tym co on ma. Ale wiadomo, że każdy w zwarciu z nim po prostu wygra. Ten oto pan jest normalnym szermierzem, to jest pierwszy po prostu wojownik, którego możemy zrobić z chłopka w tym oto budynku. Właśnie o dziwo jest taki, że on jest no w miarę słaby. Tylko, że właśnie wychodzi coś takiego, że po prostu o ten pan po prostu rozwali. Ogólnie tego pana rozwali, to jest kusznik. Jego rozwali, ma niby tam mało siłę w ogóle w walki w zwarciu. A chciałbym, czy kogo on rozwali? On po prostu kogoś dobrego umie pokonać. A, już wiem, o czym miałem mówić. Właśnie ten pan, co teraz go szukam tutaj na bandytę, rozwali akolite ostrza po prostu tymi, co mi bardzo się podobali w klanie Lotusa. Bardzo fajnie. I co więcej, właśnie ten pan za 30 ryży do tego rozwali po prostu wojownika smoka, który jest na drugim poziomie, ten taki z ognistym mieczem. Ten pan oczywiście jest skuteczny tak samo przeciwko żołnierzom w zwarciu, ale zadaje bardzo obrażenie na budynki. Po prostu jest jak walić w budynki, to niekoniecznie z tym panem. Tego nie, tego pana walimy tutaj, tego rzucimy tu. Ten pan znowu idzie tutaj. To są tacy na razie pierdoły obraniające moi po prostu dupę mi ochraniają. Tego postawiłem muszkietera na razie, który nie powinien zbytnio stać na wieży. Chyba, że gramy na klan smoka. Albo no na wilka nawet. On jest bardzo dobry, ma bardzo dużą odległość, widzi. Strzelać strzela. Ale właśnie o tych panów bym bardziej. Tego pana postawimy, zejdziemy z niego z wieży. Ten pan. Zaraz, trzeba to postawić wszystko, bo tu coś się dzieje. Tu mało. Ten pan, właśnie ten pan powinien być stawiany. To jest kanonier, który powinien być postawiany na wieży węża. Po prostu w trybie natychmiastowym. Chociaż ci też są dobrzy. Ale ten pan bardzo ma duży zasięg widzenia. Nawet dłuższy chyba od muszkietera. Wali po prostu dobrze. Gramy po prostu. Ja mam smoka chyba za przyjaciela. I po prostu raczej chyba tej bitwy nie wygramy, skoro nie będę posyłał posiłków. Więc muszę szybko robić, bo już widzę, że moich kolegów atakują. Tu się smok broni jak może, ale smok jest bardzo jakoś tak. No, komputer nie potrafi zbytnio nimi grać tak w miarę skutecznie.
I dlatego, tak jak mówiłem, o tym widzi pana tego kulemiota załatwię w mieniu oka. Ten pan jest po prostu podpalaczem budynków. Na samurajów działa dobrze, po prostu jak nawet rzuca w nim ogień, bo samuraje są na ogień po prostu uczuleni. I, ale to tylko na podpalenie budynków, w walce to się praktycznie nie nadaje, ten pan. Co więcej, właśnie zrobiliśmy Ronina. Nie mamy ryżu? Co się dzieje, panowie? Co jest? Tutaj, tutaj, panowie, tutaj. Ronin. Wygląda świetnie, prawda? Wygląda świetnie, dwa miecze. Ale chyba nie będę mógł z wami zbytnio aż tak pogadać, bo po prostu znowu coś walą mi. Po prostu, chociaż są samuraje. Nie wiem, jak to się skończy, ale... Chyba moi koledzy będą potrzebowali pomocy, tak mi się wydaje. Więc wyślę tutaj po prostu dwóch Roninów i bandytę. Bandyta kulomiota zaraz powali na glebę. To jest bardzo szybko. Więc myślę, że te chłopaki będą potrzebować pomocy. I to z raczej znacznej pomocy, czyli po prostu walimy ich wszystkich tutaj. Musimy chronić swoich przyjaciół, bo po prostu nie wygramy walki. Tych pierdołów, no po prostu są pierdoły, ale no musimy jakoś z nimi powalczyć. Po prostu pomóc przyjaciołom, bo jak oni zginą, więc będziemy uczuleni na ich ataki. Także po prostu ten będzie kusznik z dala walił. Musimy pomóc naszym przyjaciołom, bo no niestety, jak ci nie pomagasz, przegrywasz. I zaraz powiemy więcej o Roninach, tak jak widzę, walczyć. Mamy przynajmniej, co się tu dzieje, rozwalić tych panów. I tego pana, tą panią na pan najbardziej, bo ona... Po prostu ci oto moi żołnierze akurat tutaj zostaną. Na razie w razie ochrony, bo smok to jako to jest kiepskim obrońcą własnego miasta. Miałem mówić o Roninach, ale to już za chwilę. Panowie, bliżej. Roniny, czyli jak ten pan, dwa miecze, wygląda groźnie i jest groźny, tak jak jest pokazany. Ten oto właśnie osobnik. Dwa miecze jest groźny, przecież to jak samuraj praktycznie, nie ma co o nim gadać. Z samurajem raczej przegra, jeden na jeden. Przegra jeden na jeden, chyba zależy od, w sumie jeszcze od jego po prostu ulepszenia, bo jeszcze może go do świątyni walnąć i tak dalej. Tych panów, zobaczcie, jest normalny Ronin, tak? Mamy dwa punkty Yangi. W tym robimy mu po prostu muszkiety i Roniny. Gdzieś to pisało. Doznają mniejszych obrażeń po broni tępej i przebijającej, czyli od walki w zwarciu. Oni będą bardziej ubezpieczeni. Czyli, zaraz zobaczymy, jak on się zrobią, powiemy więcej. Zrobimy sobie łaźnię. To jest jeszcze taka uzdrawiająca, wiadomo, rzecz, jak to było wcześniej. Ten bandyta jest też bardzo dobry. Jak ma 4 punkty Yangi, jest coś takiego, ulepszamy coś takiego bandytów. Po prostu są zabójczy na każdym froncie. Nie ma po prostu takiego czegoś. Są nawet lepsi od Roninów, samurajów i tym podobnych. Ale na razie go postawimy tutaj. Co więcej o klanu Węża. Jest dość silnym klanem, klan Węża. Na pewno lepszy niż Smok. I znowu... O, proszę. Nasz Smok ładnie się wyposażył tutaj, widać. Świetnie, czyli poradził sobie tutaj. Ronin, widać, ma już właśnie wzmocniony pancerz. Czyli tak, wzmacniamy tutaj takiego Ronina z takim właśnie pancerzem. Jeden na jeden z samurajem chyba raczej wygra, już tego nie pamiętam. Ale samuraja tak samo można ulepszyć przy po prostu 4 mieczach. I po prostu będzie jeden na jeden, czyli znowu przegra po prostu Ronin. Roniny są tak samo uczuleni na magię, jak i kulomioty z klanu Wilka. To jest po prostu, to jest to samo jak samuraj, tylko że wygląda ładniej Ronin od samuraja. Dwa miecze. Ładnie sobie walczy. Oczywiście tak samo z lotusa klanu sobie radzi. Znakomicie. Magia. To samo. Magia jest bardzo uczulony na magię, czyli nie ma co na magów tutaj się rzucać Roninami, bo po prostu zginiemy. Co więcej o klanu Węża. Klan Węża ma po prostu jednego bossa, który... Znaczy ma paru bossów, ale klanem Węża po prostu panuje Shinja.
Czyli to jest taki jak Ronin dwumieczowy bohater, który po prostu jest naprawdę, ale to bardzo zawisny w trakcie walki. Nie chce dać się pokonać, jest po prostu niesamowity. Można poszczuć po prostu ostrzami, można po prostu zatruć te swoje ostrza może i po prostu więcej obrażeń zadaje następnemu przeciwnikowi. Jest naprawdę odporny, nawet chyba na magię, z tego co pamiętam. Shinja to jest bardzo mało życia, ale mało też zadaje obrażeń, o to chodzi. I wtedy Shinja właśnie, nie wiem, dopiero jak mu włączymy te brudne ostrza, to wtedy zadaje więcej obrażeń, a tak to... No jest po prostu... Mało kiedy. Dobra, tego Madyta jak już jest, to zrobimy z niego Ronina. Dobra, zobaczymy zaraz dalej. Powiem co więcej na ten temat. Atakuję mojego kolegę znowu. Klan Węża. Specjalnie wziąłem sobie za... sprzymierzeńca jednego z klanu Lotusa. Bo ich to raczej trzeba po prostu dwoma armiami. Komputer bardzo gra dobrze Lotusem, to jest po prostu niesamowite, jak on potrafi grać. Smok, ten smok, co właśnie, to idzie o właśnie takimi pierdołami po prostu. Będzie atakować i tak zginął. Właśnie, tak jak widzicie, łucznicy smoka strzelają po prostu ognistymi strzałami, które bardzo łatwo palą budynki na dystans, ale... Nie zadaje obrażeń, w ogóle nie zadaje obrażeń przeciwnikowi, tylko są budynki. Wilk bardzo, tak samo jak i Lotus, potrafi się bronić, i czy to jest komputer po prostu. Smokiem bardzo źle kieruje komputer, to jest dziwne. Atakują moich kolegów, ale to już ja mam tutaj zanadrzu ich. Czyli... Specjalnie tych właśnie panienek trzeba kasować, bo one po prostu nas... uwiężają nas i zobaczcie, droidka po prostu z jednym naszym szermierzy wygra po prostu batalię. Nie ma innej możliwości. Dziewczyna nawet walą z tym głupim, nie wiem czy co ona to ma, wygra. No dobra, strażniemy sobie strażnicę dalej, postawimy. Jak będzie ta strażnica. Weźmiemy sobie tutaj chłopków, nie, szybciej panowie. Po prostu i... No zrobimy sobie z niego po prostu kanoniera. Wąż jest jako trzeci moim najlepszym klanem po prostu w grze Battle Rims. Bo oni tak wyglądają, ale oni są bardzo wrednym klanem, bardzo zabójczym, którzy po prostu nie odpuszczają nikomu. Komputer też w miarę umie się nimi posługiwać. Smokiem to już w ogóle nie wiem, czy ten komputer umie się posługiwać. Dziwne troszeczkę. Ale tym klanem po prostu też warto zagrać. Kampanii, które mamy do wyboru, albo smok, albo wąż. Przywódcą ogólnie obu klanów, tak jakby na to pokazywało, jest Kenji. Jest po prostu... Ale to jest najbardziej zabójcą herosem, prawie po siwym grzbiecie. Jeśli dojdzie do swojego po prostu... Do swoich umiejętności. Kanoniera tego stawiamy na wieżę. Nie ma innego wyjścia. Nie wiem, dlaczego ja robię tyle Roninów. Tego pana tak samo zamienię na Ronina. Tego pana zamienię tak samo. I tego też zamienię. Jak ja bym miał 4 takie właśnie punkty Yang, jak tu widać, to po prostu bym tych zostawił, nie robił Roninów, bo po prostu wtedy są naprawdę bardzo zabójczy, po prostu mają zatrute ostrza i bardzo dużo ściągają obrażeń na przeciwnika. Zaraz powiemy dalej. Możemy zrobić tak samo 4 samolotów, tak jak mówiłem w klanie smoka w trzecim parcie, że takich 4 Roninów można posłać na tron po prostu pana nieumarłych, czyli jak on się, już nie, jak on się nazywał? Nie wiem czy pamiętam, zaraz zobaczymy, bo już może nie pamiętam. Necromancera, tak, to jest Necromancer. To jest po prostu... Taki człowiek, który po prostu za darmo daje nam po prostu 3 duchów, którzy walczą jak kabuki w smoku. Czyli mają takie po prostu miecze, którzy Ronina rozwalą Ronina i tak samo rozwalą samuraja po prostu w mieniu oka, jak jest ich 3, nie?
I nawet Ronin głupi, co kosztuje mnie praktycznie 90 ryżu, chyba, a może nawet więcej, 90, chyba 45 wody, z tego co pamiętam. Głupi duch, głupiego ducha, dwóch duchów robię za darmo i po prostu po moim samuraju albo po Roninie. Czyli oni są bardzo skuteczni. Za darmo, robimy ich trzech, możemy tylko zrobić trzech, nic więcej. I po prostu możemy ich wysłać na pewno śmierć, a za chwilę... Duś jest, tak samo wytrzymałeś Ronina, jemu się robi po prostu. Wytrzymałeś do końca, robimy dwóch Roninów, robimy dwóch po prostu duchów. I potem możemy zrobić znowu. Co więcej, o klanie węża. Klan węża jest też silnym w miarę klanem. Jest bardzo wredny, bo to jest bandycki klan, który atakuje, żeby naprawdę zabierać wszystkie ziemie dla siebie. Bandycki klan. To nie jest dobry klan ogólnie, tylko bandycki. Tak jak Lotus. Tak samo można powiedzieć. Oni są chęci władzy. Także z nimi co nie ma co też tak jest bardzo zadzierać. Chociaż zobaczymy, to zależy jakie kto robi noski. Właśnie jest stołp. Zbudujemy sobie stołp. Stołp węża jest silny. Jest silny. W miarę ma dobrych bohaterów. To jest... też plus, bo smok zbytnio nie ma aż takich silnych. Najbardziej to ma wilk i po prostu lotus. Coś miałem mówić jeszcze o tym właśnie klanie. Tu się robi tych głupich Roninów niby. Właśnie co mówiłem, właśnie się robi tutaj właśnie ten... tron nekromancera, ale jeszcze oprócz tego poświęcamy 4 Roninów, wychodzi nam bardzo super nieumarły. To jest po prostu naprawdę bardzo, ale to bardzo dobry bohater, który naprawdę tłucze innych po prostu naprawdę wojowników, nawet bohaterów, wali rękoma, bo ma wiadomo, jest nieumarły, czyli wali tak jakby trupimi rękami i jest po prostu... no bardzo mało zniszczalny, jest, no jest nie jest odporny zbytnio aż na to wszystko, ale jego też trzeba bardzo ładnie pokonać, czyli robimy tego nekromancera. 4 Roninów idzie na śmierć, ale wychodzi nam jeden, który 3 duchy może robić za darmo, zginie, znowu możemy robić tak w kółko. Tak mnie ktoś na multiplayer kiedyś denerwował, że po prostu by grał wężem i po prostu zrobili tego oto pana i po prostu... no cholera żyć mi jedę, bo po prostu cały czas przychodzi mi tutaj z... po prostu z... duchami, tak? Tego pana rozumiemy, Ronina. Tu już się moi tłuką, jak widać. Nie wiem, może to pójdzie na mnie, albo nie. Mniej więcej rzucamy 4 chłopków do ryżu, żeby tak pozbierali. To właśnie ten stop, to jest pan węża Shinja. Drugie to jest Budo, taki batem co wali. Trzecia to jest Utara, to jest bardzo zabójcza po prostu bohaterka, która zatrzymuje swoim śpiewem inne jednostki. Także ona jest super. I co najlepsze, proszę spojrzeć, specjalnie, ale to specjalnie zrobię Vetkina. Vetkin, zepsutetycznie zbudowany łowca kobiet. To jest bardzo przystojny podobno, bohater, ale jest najszybszy z całej gry, nie ma szybszego od niego, zobaczcie jak szybko biega. Najszybszy z całej gry. Po prostu on sam przebiegnie i jemu co najważniejsze nie schodzi do, w ogóle wytrzymałość. Jest zabójczy przeciwko oczywiście klanu wilka, kulomiotom i tak dalej, w warciu to się dobry. Zabije na pewno Ronina i samuraja, ale reszty nie jest, wiadomo, jest chudy, ale jest bardzo szybki, więc szybkość na jego stronę przechodzi na pewno. Tak jak mówiłem z tym nekromancerem, co wychodzi, to po prostu wyślemy tych po prostu na wojnę, żeby skończyć ładnie part. Shinja, to właśnie klan w ogóle wódz klanu węża i tak dalej. Co więcej można robić? Tym właśnie oto klanem idziemy. Chłopak gdzieś mi zawirował. Gdzieś tutaj tak samo. Czyli lipa może być. Zabieramy go tutaj.
Czyli o, jest klan po prostu. I od tych właśnie kulomiotów atakujemy jako pierwszych bossów, bo bardzo zabójczy na Roninów. I te właśnie głupie idiotki, które tutaj są. Trzeba jak najszybciej wytłuc te tyły po prostu. I zobaczcie, jak schodzi Roninom życie, nawet jeden na jeden z głupim kulomiotem. Następny. Wetkin tak samo, jest od... nie jest odporny w ogóle na jakiekolwiek rzuty głupiego, kurde, kulomiota. Znaczy nie kulomiota, tego rzucarza, tego tym kamieniu, już nie pamiętam, jak się nazywa. Dziwne, bo robię bohatera za 150 ryżu i 400 wody, po to, żeby przegrać ze zwykłym idiotą, który robię go po prostu jako wojownika. Czyli to jest dziwne. Czyli tak, robimy tego pana, czyli to jest klan, to jest pan klanu węża Shinja. Jest bardzo śmiercionośnym wojownikiem. Jest to pan po prostu, to jest wódz po prostu klanu węża. Ten wódz jest po prostu bardzo silny, po prostu nie poddaje się i jest niesamowity w walce. Dwoma mieczami, jak Ronin. Jest odporny na magię tak samo, ale co innego więcej można powiedzieć o tym. Czyli tymi Roninami idę sobie na walkę. Zobaczę, że tak szybko, jak się da. Dodatek, ale to naprawdę dodatek. Winter of the Wolf dodaje nam bardzo dużo możliwości do tej gry. To jest wtedy masakra. Bardzo dobre jednostki. Super, może to kiedyś nagram, nie wiem. Nie wiem, dlaczego wziąłem się za tę grę, ale jest stara i bardzo właśnie godna uwagi, także lepsza od Warcrafta na pewno, Minecrafta i tak dalej. I tak dalej. Ta gra to po prostu perełka wśród innych gier strategicznych. Specjalnie pójdę, nie wiem, czy pójdę na śmierć, czy nie, ale spróbujemy. Czyli to po prostu... Ta gra jest po prostu naprawdę bardzo dobra, no, jak jeszcze miałem też parę lat, też to grałem i dziwne. Nie wiem, to możliwe, że idę na śmierć w tym momencie, bo nie mam tylu wojowników, ile bym chciał, ale spróbujemy tylko zawalczyć. A to jest klan Wilka, czyli możemy mieć problem. Wetkin jest tutaj gdzieś. Wetkina to trzeba cofnąć po prostu, naszego pana. Wetki może iść na tego oto, z nim sobie poradzi. Shinja właśnie, nasz wódz klanu węża. Radzi sobie wspaniale z innymi wrogami. O, i atakują mnie! Wyszłem tylko z domu, cholera! I akurat jestem teraz w niezłej dupie. Zrobimy sobie budo, które to jest... Będzie batem lał tych moich, kurde, po prostu. Zrobimy sobie wodza. Już zrobiliśmy sobie wodza. Ten budo jest bardzo gruby jest, ale jest po prostu tym batem jak zdzieli po obie, to jest naprawdę dużo obrażeń zadaje. My walczymy gdzieś tutaj. Tak. Walczymy tutaj. A raczej bym to wygrał, bo widzę, że wszystko aksują. Czyli kończę grę wężem. Kończę grę po prostu Battle Rims. Pokazałem co miałem, pokazać przez 4 party. Także jeśli ktoś jeszcze gra w tę grę, to zapraszam do konfrontacji i trzymajcie, zobaczenia, cześć, pozdro Battle Rims, na razie.